Co my tu mamy? Dwusuwa, jak widać, KTM-a. A co tu? Pięta wtyka do wentylatora. Czemu to takie cuda porobione? No, coś tu odpięte. Odpięte, bo i wentylatora nie ma. To w sumie po co wtyka? Nieważne. KTM EXC 250, rocznik 2017. I co będziemy działać przy nim? Nic. Po co? Między innymi zawieszenie przód. Bo już widać pod palcem, nawet jak się przejedzie. O, paluch się świeci. Zawieszenie drugie, no to wiadomo, komplet też mokre. Zawieszenie tył, tutaj mamy takiego wynalazka na PDS-ie. I tak. Tranik świeży. Ponieważ ten coś tam przepuszcza, czy właśnie nie przepuszcza, coś tam się z nim dzieje. Gaźniczek też do zrobienia. Kolejny temat. Później świeża benzynka, a to z tego powodu, że tłoka będę wymieniał. O, właśnie, odtajało. Będę wymieniał tłoka, także do zmierzenia cylinder. Niby z tego co pamiętam, on ma 100 godzin przebiegu, oryginalne 100 godzin. I tutaj też widzicie, drugi palcem przejadę, też palec mokry. No i polało się troszkę, już widać na dół tutaj, o, widzicie? Paluchy brudne w silikonie, przerażenie czerwone. Ale to się zdrapie szczotką druciana. No właśnie, i co ja tam mówiłem, gaźnik i tłoczek. Także coś nieco szczęści już mam, mianowicie do zawieszenia do przodu. Tu mam uszczelki na górę. Do tłoka jeszcze daleko. SKF. A dlaczego SKF-y? Panewki do zawieszenia. O tak. Warto takie tematy wymienić. Jak się rozbiera, jest spokój. Na 500 lat. No i drugie te, zawieszenie, drugi uszczelniacz. I te takie zgarniacze błotne. Dobra. I będę działał, to wam pokażę. Muszę sobie odebrać. Chwilę później, jak widzicie, korbowód na zewnątrz. Ważna rzecz, nie mam jeszcze łożyska. Czemu ja zapomniałem o łożysku? Nie wiem, zdarza się. Ale to dzisiaj tak nie będę składał. Dopiero cylindry zmierzyłem, selekcję B. B jak Barbara. I tak, co my tu mamy? Mimo że zawór wydechowy chodziło wszystko ładnie w rękach, nic się nie przycinało, to no, troszkę zanagarowany jest. Ale ja mu zrobię taki szybki zabieg. Cylindra całego szkiełkował nie będę. A bo to jak to będzie wyglądać? Cylindry wyszkiełkowany, głowica. A reszta tak wygląda jak wyszło z fabryki, nie? Także nie ma potrzeby szkiełkowania. No co, może jedynie głowicę troszkę liznę, żeby nagar usunąć. A to po prostu wymyję, odtłuszczę i będzie. Jedynie sam zawór, czyli tak zwany po mojemu element wykonawczy, który się tak porusza. O tak. Zamknięty, otwarty. W cylindrze, nie? I pewnie tutaj głowice lekko pylne, a żeby to ładnie wyglądało. Także wracam za sekundkę. Odjebana, nie? Tutaj ten but paluchem dotknąłem. Z zewnątrz nie szkiełkowałem, bo no bo tak mówię, jak to będzie wyglądać tak pół na pół. I tak, zaworek wydechowy również wyszkiełkowany. Tutaj jedynie wyczyściłem, odtuściłem. Jedna i druga strona, wszystko chodziło w rękach, także nie ma co zdziwiać. Zanim jakiś mądrala w okresie dojrzewania mi napisze: ja pierdolę, czego nie wyczyściłeś, ja pierdolę. Mogłeś wyczyścić, mogłeś to ze skórą ruszyć. Także tak to wygląda. Tutaj pod ringi, ale to się jeszcze przeleci. No tak, nie ma potrzeby szkiełkować, jak tu nic nie ma. To co było konieczne, wyszkiełkowane. Dobra, poskładam sobie ten zaworek wydechowy. O tak, to właśnie tutaj sobie siedzi. Tylko na takich tulejkach, jeszcze na o-ringach. I tak to sobie tam chodzi. Nie? Tak to działa. Poskładam sobie to, jak to złożyć. Przecież wy wiecie wszystko. Znajdziecie sobie na pewno. Znajdziecie. Wy to wiecie, nie ma co nawet gadać. Dobra. I później się zabiorę za... Która jest godzina? W pół do szóstej. Zawieszenie przednie. Może sobie chociaż rozkręcę. Zobaczymy, czy mi się będzie chciało. Nie musi mi się chcieć przecież. Można równie dobrze zrobić to jutro i nic się nie stanie. No. Ból. Jest sprzęcik gotowy, jak widzicie.
zawieszenie kompleksowo z polerowaniem rur. Widzicie taką jadełkę, prawa jak i lewa. Tłoczek wymieniony, zawieszenie też tył. A to z tyłu tej jadełki raczej nie uda się zobaczyć. I co więcej, no i tłoczek, gaźnik, paliwko zalane świeże, 5 litrów mieszanki, takie troszkę bogatsze, przez to sobie tam lekko przydymia łańcuszek, widzicie, tam też wystaje zębatka, nie jest nowa, znaczy no jest nowa, ale ja nie zakładałem, to właściciel zakładał. To co, może go trącimy, tylko kranik odkręcę. O, pyk, sanie nie daje, bo już go paliłem przed chwilką.